Sławomir Smarc, moje imię i nazwisko. Proszę pana, ten samochód w 1945 roku został rzucony, że tak się wyrażę, na deski kleślarskie. Pierwsze egzemplarze powstały w roku 1953, przepraszam, w 1947, natomiast na uzbrojenie Armii Czerwonej został przyjęty w roku 50 i wtedy zaczęła się kariera tego wozu wyprodukowanego w nielicznej, jak na Związek Radziecki, ilości, mianowicie około 12 tysięcy egzemplarzy. W ilości 125 sztuk te wozy trafiły również na uzbrojenie Ludowego Wojska Polskiego. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mógłbym wiele, ale pan chciał tylko trzy słowa. Proszę uprzejmie. Kurde. Dobra. To dziękuję panu serdecznie. Ja panu serdecznie dziękuję. No, będę mógł na YouTube'a to puścić. Proszę pana, jak najbardziej. Zapraszamy. Tak, pojedziemy reklamy. Dobra, czyli parę osób chętnych na przejażdżkę jest. Także dziękuję jeszcze raz. Proszę. Rewelacja. Kto chce? Także parę osób tutaj się zdecydowało na powrót niestety samochodowy. Także rewelacja. Rewelacja. A może się z panem przejedziemy, co? No już poczekaj chwileczkę. No, pan pakuje ładnie. Już momencik, tylko tak sobie zobaczę, jak wygląda tył. Potem tylko nagram dźwięk motoru. Proszę bardzo. I będzie okej. Okay. Te wozy w latach 80. przyszły do milicji obywatelskiej i nawet były sprowadzone z NRD i brały udział. Zresztą no czekaj chwilę. No tam jeszcze idą. Brały czynny udział w organizowaniu stanu wojennego. Etc. Dziś stoi w muzeach około 7 egzemplarzy. Na chodzie jest również niewiele. Jedna jest kopia jeżdżąca w Polsce. No to zapraszam na desant. Ostatnio to szliśmy z buta. 60 zł. Wielebnego nie ma. Mama się poszła. Tak, mama lubi spacerować, mama poszła pieszo. Ostatnie pytanko, ile to pali? W tej wersji silnikowej około 40 litrów. To jest ropa, benzyna? Dzisiaj jest to ropa, kiedyś była benzyna. Wtedy te silniki w latach 40 nikt się nie liczył z ilością benzyny. W związku z czym były niesamowicie paliwożerne. Dobrze, to dziękuję serdecznie. Dziękuję panu uprzejmie. To jeszcze nagram dźwięk motoru i jesteśmy w domu. Na 3-4 będzie wstrząs. 3-4. Prędy jedzie?